Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dniu dzisiejszym zaczniemy nową serię, a tak w zasadzie chyba nie zaczniemy, bo to będzie taki filmik informacyjny. A dokładnie zamówiłem prenumeratę od DC z firmy Hachette. Postanowiłem, że sprawdzę, jak ta firma się prezentuje z wysyłką. I od razu powiem, to odłożę. Wysyłka jest o tyle fajna, że płacimy od razu przy odbiorze. Nie musimy potem robić żadnych przelewów, tylko od razu przyjeżdża kurier, czy tam listonosz, płacimy mu pieniążki i mamy naszą paczuchę. Są tego plusy, są minusy, ale dla mnie jest to lepsze, bo ja nie muszę pamiętać o tym, aby opłacić. A jak nie chcę po prostu paczki, chcę cofnąć prenumerację, to po prostu nie odbieram i jest cofnięta. Zobaczmy może, co jest w paczuszce. No, informacja o prenumeracie. Jakieś pierdoły. Tutaj jest otwieracz do butelek. Nie piwa. Otwieracz do butelek w kształcie Batwinga. Batoranga, tych takich batmańskich shurikenów, tak to nazwijmy. Nie będę go otwierał na razie, ładnie jest zapakowany, niech tak będzie. Tutaj informacje odnośnie paczki, tu prenumerata, coś tu jest z twoją czwartą, szóstą, dwunastą i czternastą przesyłką otrzymasz gratis, specjalnie dedykowany prezent dla prenumeratorów. Spoko. Tu jest książeczka jakaś, opisy poszczególnych postaci. To jest duże. Moment. To jest pewnie plakat. O! No jest. To plakat, przyznam, dosyć spory. Tak może będę trzymał, będzie jakoś widać. Dosyć spory plakat. Tu jest autograf. Kto to zrobił? 2016 rok jest napisane. No spoko, ale nie o to chodzi. Nie najważniejszy jest tutaj plakat, a najważniejsza jest zawartość paczki dalsza, czyli komiksy. No przyznam, że trochę ważą, ale fajnie zapakowane w folię bąbelkową, aby nic się nie stało. To można odłożyć na bok na chwilę i otwieramy. Jeden komiks, drugi, trzeci. W zasadzie trzeci, drugi, pierwszy. Okładka twarda. To jest no plusem, bo miękkie okładki lubią się wyginać, a twarda no to jest jednak twarda okładka. Moment, bo tutaj będziemy mieć obraz jakiś. Czyli na razie on się prezentuje w ten sposób, ten obraz. No jak będzie więcej egzemplarzy, no to zapewne będzie cały. Więc warto mieć to wszystko na jednej półce, a nie tak troszeczkę tu, troszeczkę tu, troszeczkę tu. Całość na pewno stanowi fajną ozdobę na półkę też. Jest to książka i zarazem obraz, co jest naprawdę dużym plusem. Mam prenumeratę z filmów, to też tam jest na odwrocie. Na grzbiecie opakowanie jest obraz, więc to jest taki pewnie standardowy zabieg marketingowy. Aby jakoś to tak... nie mam słowa. Aby to elegancko wyglądało. Więc tutaj mamy o miasto Gotham na początek. Spis treści. Ojej. 185 stron, a łącznie, moment, bo tu będzie ostatnia, jest stroną 191. No więc to jest sporo czytania. Zapewne są to jakieś komiksy znane u wielu osobom. Jako, że nie jestem fanem jakoś komiksów, aby czytać, to uznałem, że będzie fajna okazja, aby trochę poczytać, aby trochę wgłębić się w ten świat DC. Z tego, co słyszałem, z tego, co widziałem opinie innych osób, jest to taka prenumerata ciekawa dosyć. A uważam, że cena nie jest uwygórowana, więc czemu nie? Pierwszy tom, co jest w drugim? Ten jest drugi? Nie, ten jest trzeci. Drugi tom Harley Quinn. Tutaj mamy taki obrazek. Co tam w środku? No też solidne wykonanie. Ile tutaj jest stron? Tutaj jest stron... Uła! Tutaj jest 239. 240, no można powiedzieć, stron, więc ten jest jeszcze większy, ale czuć od razu, że jest grubszy. A tu jest opisany jeszcze, kto jest autorem, z tego co widzę, takie dodatkowe informacje. O! Oprócz komiksu jest jeszcze informacja, znaczy są takie ciekawostki, nie informacje, są dodatkowe ciekawostki, więc uważam to za plus. I zobaczmy jeszcze Superman. Obrazek taki na początek. No, trochę inny świat od Marvela, ale w jakiś wolny dzień, jak będę miał, no to sobie zapewne przejrzę. W dwa tygodnie przeczytać taki jeden tom, to uważam, że bez problemu każdy da radę.
I tutaj jest stron 175. I z tyłu okładki też jakaś ciekawa informacja dla człowieka, który ma wszystko inne opowieści o Supermanie. No, jak mam ocenić, to uważam, że to będzie ciekawa prenumerata. Jednak chyba z tego nie będzie takich częstych filmów, ze względu na to, że no tutaj nie ma co tak naprawdę opowiadać. Bym musiał tylko otwierać i tyle. Chyba, że byście chcieli, no to mogę każdą prenumeratę, jak tylko otrzymam, nagrać, że dostałem i jest taki i taki komiks i mniej więcej opowiedzieć pewnie, co tam jest. Zobaczę, jak to będzie i jeśli oczywiście będziecie tego chcieć. Także to by było na tyle dzisiaj. Siemaneczko i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!